Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, a dokładniej krótka informacja, mianowicie z okazji startu nowego serwera pierwszego europejskiego Playa przygotowała specjalnie dla Was kodzik właśnie na ten serwer, tylko i wyłącznie pamiętajcie o tym, że to jest tylko na serwer europejski pierwszy, no i widzicie go już nad moją głową, jest to Neutral podłoga J264, zaraz Wam powiem co on daje, zaraz Wam pokażę jak go użyć, natomiast to co najważniejsze to po prostu rozsyłajcie ten kodzik, gdzie tylko możecie, używajcie go sami, jeżeli planujecie grać, nawet jeżeli nie planujecie grać, a macie konto jakieś tam do zabawy czy coś takiego, to również możecie go użyć, no i przede wszystkim rozsyłajcie wśród waszych gildii, wśród znajomych, z którymi gracie i tak dalej, na jakichś Discordach, na jakichś Messengerach i no wiadomo, tak jak mówię, gdzie tam tylko się da, dlatego, że po prostu chcę nabić po raz kolejny jak największe statystyki, więc na tym mi jak najbardziej zależy. Tak jak mówię, kodzik jest tylko i wyłącznie na serwer ten nowy, który startuje w tym momencie, jak wy widzicie ten film, czyli na serwer pierwszy europejski. Już mamy tak naprawdę w tym momencie, jak ja to nagram, 5,5 godziny do startu. Jak wy go dostajecie, to już jest równa 16, więc już serwer wystartował. Pewnie również zaraz będzie startował mój streamek na Twitchu, na którym będziemy ogrywać te pierwsze godziny. No i co mogę więcej powiedzieć? Co w ogóle kod daje, bo to was pewnie najbardziej ciekawi. Tutaj jest generalnie taka, można powiedzieć, no troszeczkę zaskoczenie, dlatego że tak, po pierwsze dostajecie oczywiście standardowo wierzchowca 50%, po drugie nieśmiertelkę, no i po trzecie 111 szczęśliwych monet, więc tym razem z kodu nie ma grzybów, nie wiem czemu tak zrobili, szczerze mówiąc myślałem, że dadzą 50 grzybów po prostu i wiecie, to się będzie tak nabijać od nowa, że na tam powiedzmy drugi europejski 50, powiedzmy 2, na trzeci 53 i tak dalej, natomiast no teraz postanowili nie dawać w ogóle grzybów, więc dali zamiast tego 111 szczęśliwych monet, no ale jest jak jest, co mogę tutaj zrobić, taki kodzik dostałem, taki kodzik dostali wszyscy twórcy, więc tak po prostu tym razem zadecydowali, no ale uważam, że wiadomo, wierzchowiec na 2 tygodnie, nieśmiertelka to jest dość fajny starter pack. Dobra, jak tego kodziku użyć? Oczywiście, tak jak mówię, no jest to tylko, już powtarzam chyba trzeci raz, na serwer pierwszy europejski, natomiast tutaj wam na razie nie pokażę, bo oczywiście nie mamy jeszcze tej opcji gratis, nie jest dostępna, wy jak ten film oglądacie, to już będzie dostępna, no ale tak, wchodzicie sobie po prostu na waszą postać na świecie pierwszym europejskim, klikacie tutaj w plusik obok waszych grzybów, no i na dole macie guzik gratis. Jeżeli macie jakieś oferty dodatkowe, takie specjalne na górze, to może będziecie musieli zjechać troszeczkę niżej, no ale tak czy inaczej znajdziecie ten guzik gratis, klikacie go tutaj, no i wpisujecie, tak jak mówię, neutral, tak jak zresztą widzicie nad moją głową, podłoga J264, cyk, tak to wygląda, tutaj sobie może skopiuję, klikacie daj mi bonus, no i jak widzicie kupon not ready, więc jeszcze nie jest aktywny, no ale oczywiście w tym momencie, tak jak wiadomo, jak ten film już wlatuje, to możecie go na spokojnie używać. No i co mogę tutaj jeszcze więcej dodać? Oczywiście jeżeli kupiliście ten pakiet startowy, ten za 2 dyszki, to wierzchowiec z mojego kodu wam się z nim połączy, więc tam będziecie mieli łącznie na chyba jakieś, nie wiem, 40 dni albo coś takiego, coś koło tego. No i co więcej, można go używać tylko do 20 poziomu, to jest bardzo istotne, dlatego też no pamiętajcie po prostu, że od razu jak tylko zalogujecie się na ten serwer, to go sobie użyjcie, żeby potem nie zapomnieć, no bo ten 20 level jednak się wbija dość szybko, no i działa on od teraz do 12 lutego, czyli tak naprawdę ponad miesiąc macie na to, żeby tego kodziku użyć, jak ktoś tam będzie startował, powiedzmy, nie wiem, przegapi, startuje za kilka dni, no to ten kodzik przez ponad miesiąc będzie sobie po prostu działał. No i teraz tak, jeżeli nie dostaniecie nagród za kod, to spróbujcie się przelogować, spróbujcie zdjąć, założyć jakiś itemek, tam powiedzmy broń, czy coś takiego. Mogą być lagi na starcie, zwłaszcza przez pierwsze tam minuty. Może tam coś nie działać tak jak powinno, ale generalnie ostatnimi czasy nie było raczej z kodami problemów, raczej niektóre nawet działały po kilka razy zamiast raz, jak tam były jakieś lagi, no ale generalnie te nagrody były przyznawane, więc no wiadomo, generalnie, powtarzam w ogóle, ale nagrałem to z rana, chcę po prostu wam to wrzucić, bo to jest tylko takie czysto informacyjne, także się tu jakoś bardzo nie przykładam, mówię, raczej te kody działały, raczej przyznawały nagrody, więc nie powinno być problemu, jeżeli coś by było nie tak, to przelogujcie się, zdjąćcie, zdejmijcie, załóżcie broń i powinno być ok. Kodzik, tak jak już wspomniałem, rozsyłajcie po jakichś gildiach, jeżeli macie jakieś gildie, nie wiem, free to play, czy obojętnie w ogóle jakie, polskie, niepolskie, gdzie tam tylko się da, to mówię. Na jakichś grupkach, jeżeli takowych używacie na Messengerze jako gildia, na jakichś Discordach, do jakichś znajomych, którzy może przegapią ten kod, nie wiem co więcej. Sami używajcie, tak jak mówię, no gdzie tam tylko się da, żeby ten kodzik sobie latał, będzie mi oczywiście bardzo, bardzo miło.
kodu twórcy i tak możecie standardowo użyć tylko jednego na konto, więc oczywiście będę wdzięczny, jak użyjecie mojego. No i nawet jeżeli nie zamierzacie grać na tym pierwszym europejskim serwerze, to możecie, tak jak mówię, założyć konto, użyć kodziku, pobawić się, coś tam poklikać sobie dla zabawy, no i po prostu... no pobawić się generalnie, tylko i wyłącznie, może coś tam potestować, nie wiem, wszystko, chyba wszystko wam powiedziałem, także dziękuję wam pięknie, tak jak mówię, w tym momencie niedługo albo już nawet wystartował streamek z pierwszych godzin tego serwera pierwszego europejskiego, więc zapraszam na Twitcha, no i miłej oczywiście zabawy na serwerku, zostawiajcie kciuka w górę, jeżeli użyliście kodu i wszystko działa, piszcie komentarze, gdzie go rozesłaliście, też chętnie tam sobie poczytam później, no i wiadomo, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!